Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół tym razem zabrało ze sobą do bośniackiego Prinjavora bolesławieckie dzieci i młodzież, miejską orkiestrę, swój chór. Pojechało tam z przedstawicielami miasta i masą polskich przysmaków. Wszystko po to, by przypomnieć w Bośni i Hercegowinie o Polakach, którzy wyemigrowali tam już pod koniec XIX wieku. Po II wojnie ich potomkowie powrócili do Polski w zdecydowanej większości na tereny bolesławieckiego powiatu. Od kilku lat stowarzyszenie porządkuje tam polskie cmentarze, zawiesza pamiątkowe tablice i przypomina o Polakach. Tym razem wizyta w Prinjaworze miała związek z realizacją projektu zatytułowanego 70 lat od powrotu Polaków z Bośni, umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie, projektu, który realizowany jest pod patronatem gminy miejskiej Bolesławiec. Na powitanie nasze w hotelu wystąpił zespół, przywitali nas chlebem i solą. Ciarki mam do dzisiaj, nawet jak o tym pomyślę, łza się wokół kręci. To jest po prostu tak, jakbyśmy przyjechali prawie do swojego drugiego domu. Wizytę rozpoczęła konferencja poświęcona rocznicy reemigracji. Szczególne pozdrowienia i podziękowania chcę skierować do pani Haliny Waniak i wszystkich członków stowarzyszenia. To właśnie dzięki nim, dzięki wam, właśnie tu się dzisiaj znajdujemy i w tej miłej atmosferze możemy porozmawiać o tym, co działo się 70 lat temu. Na scenie zaprezentowali się młodzi bolesławianie z zespołu pieśni i tańca Bolesławiec i uczestnicy zajęć scenicznych w tutejszych pracowniach. Przygotowaliśmy repertuar folkowy, typowo polski. Zaprezentujemy przed osobami tutaj, przed gośćmi przede wszystkim taniec krakowiak w strojach krakowskich. Zaśpiewamy Lipkę w moim ogródeczku, a także przedstawimy przepiękny taniec powitalny, czyli naszego polskiego szlacheckiego poloneza. Dzień później bolesławianie zaprezentowali się na festiwalu Mała Europa, na którym pokazały się także inne mniejszości zamieszkujące Bośnię i Hercegowinę. Tamtejszych mieszkańców częstowano polskimi pierogami, bigosem, pajdą chleba, swojskimi wędlinami i ciastami. Miejscowi mieszkańcy Prinjavora zwrócili się do nas o przywiezienie z Polski drzewa przyjaźni, żebyśmy posadzili w parku. I takie drzewo zostało posadzone przez władze miasta Prinjavora, przez panią konsul, biskupa i nas tutaj jako członków stowarzyszenia. Polonia zamieszkująca Bośnię i Hercegowinę to jedna z 12 tamtejszych mniejszości narodowych. Zdaniem konsul Agaty Grabskiej to było bardzo ważne zaznaczenie polskości na tych terenach. Wiemy, że na tych terenach 100 lat temu mieszkało ponad 18 tysięcy Polaków. Jest to ogromna liczba. Pozostawili po sobie bardzo znaczący ślad. Dzisiaj chcielibyśmy kultywować ten ślad. Ambasada Polska stara się wspierać w miarę swoich możliwości i finansowych, i merytorycznych organizacje polonijne, które tutaj są. W Bośni i Hercegowinie nie mogło zabraknąć autora serii książek o Polakach w Bośni zatytułowanych Galicjanie i Serbowie. Jan Bujak po zakończeniu trzeciej części książki obecnie pracuje nad kolejnym projektem. Z kościelnych ksiąg spisuje wszelkie dane o Polakach, którzy mieszkali na bośniackich terenach. Z jasnych zapisanych wężyków po łacinie, po niemiecku, po chorwacku rozczytuję. Skąd ten człowiek się wziął w Bośni, gdzie się urodził, tutaj gdzie mieszkał i gdzie jest pochowany lub wyjechał do Polski. I taką dokumentację opracowuję jako moja czwarta książka, to jest Polskie parafie w Bośni. W książce znajdzie się około 30 tysięcy wpisów o Polakach i informacje na temat polskich cmentarzy. Niezmiernie jestem zadowolony, że jesteśmy tutaj, w Prinjaworze, w Bośni i Hercegowinie. Przyjechaliśmy 1300 km i mam również możliwość znalezienia grobu moich pradziadków. Projekt 70 lat od powrotu Polaków z Bośni, umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie, współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.